Siemanko, siemanko, z tej strony Dziadek Marek. Witam was serdecznie. Farming Simulator 22. Oczywiście gramy na Hof Bergman. Aktualnie gram na wersji mapy 1.3.0.1. No i zwożem bele, łomy z pól, z trzech pól. Muszę zwieść te bele, bo ma padać. Także fajnie było, żebym to zwiózł. No i oczywiście sprzedaję. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Oczywiście zostawiam wam sekcję komentarzy. Należy do was pod filmem. Teraz tak, włączam podpowiadacza, bo ostatnio oglądałem u Marka Pumy na live'ie, który stwierdził, że żaden streamer nie pokazuje podpowiadaczy co do jakiego, czego służą, jakie przyciski, bo miał problemy z siewnikiem i nie mógł sobie napełnić ziaren. Nie wiem, być może ma za dużo modyfikacji, co już dawno mu mówiłem, ale mniejsza o większość. Teraz tak, żeby rozładować, wyładuj bele. Naduszamy Y. Raz, dobra. Podnosi się pięknie. I dalej naduszamy. Wyładuj bele tutaj. Czyli jeszcze raz naduszamy Y i się sprzedaje, tak? Pieniążki lecą. Ja chciałem zaznaczyć, że to menu, które teraz tu mam po lewej stronie tego podpowiadacza, mam mod taki, że to menu rozszerza się, znaczy wydłuża się, bo normalnie nieraz tego menu zabraknie w przypadku. No i teraz naduszamy znów opuść platformę załadunkową, czyli Y. I ona się, patrzcie, składa. Ładnie się składa. Chodzi o to, że niektóre funkcje, zależy jakie mamy modyfikacje i ile ich mamy, to dane rzeczy, czy maszyny, czy urządzenia mają swoje też menu, tutaj w tym menu mają swoje przyciski, prawda? I nieraz jest tak, że brakuje tych tabelek i po prostu nie widać, jaki przycisk dany mamy cisnąć, tak? Ja używam moda takiego na rozszerzenie tego, że tutaj aktualnie, czy ja mam teraz, jadę tym fendem, mam obciążnik czy coś, wszystkie mody te, które używam, mi się tu wyświetla, wszystko mi się wyświetla, tak? To ja widzę wszystko. No i najważniejsza sprawa to jest w opcjach gry, na początku chyba, czy gdzieś tam, czy to jest, no chyba na początku, sobie zaznaczacie, co się mam wam wyświetlać, bo jeżeli gracie na padzie, no to się pad będzie wam wyświetlał. Na przykład zaznaczacie pad plus klawiatura. Ja mam tylko i wyłącznie klawiaturę z tego względu, że jeszcze jakbym sobie mógł, na przykład bo gram na kierownicy Logitech G27, to mógłbym sobie jeszcze dodać klawiatura plus Logitech G27 i miałbym więcej tam komunikatów, ale po co mi, to nie jest mi potrzebne, bo głównie na kierownicy to ja używam na przykład kierunkowskazów, tam takich pierdół, włączanie światła i wyłączanie, to tam wiadomo, nie? Takie sprawy. Ale można to sobie, że tak powiem, ja tu prosto jadę, to jest na tym polu, tu zbieramy. Ale powiem, że właśnie chodzi o to, jak macie zaznaczone sobie, nie? I być może dlatego, jak zaznaczycie więcej sobie rzeczy, że na przykład gracie na klawiaturze plus pad, albo plus joystick, czy tam plus lewarek, no wiecie tam. Ubierzcie sobie słowa jak sam chcecie, nie? Co tam macie. No. I ja mam tylko i wyłącznie klawiaturę. Tutaj, w sterowaniu, klawiaturą, no i plus myszka, nie? No. I teraz włączam znów tu podpowiadacza, żeby Markowi pokazać. Teraz B, pozycja pracy. Wciskam przycisk B i rozkłada się do zbierania bel. I piszę teraz tam, gdzie jest przycisk B, pozycja transportowa, czyli
z powrotem, jak to wcisnę, to się złoży, tak? No, ale my teraz nie składamy tego, bo zbieramy bele, nie? Po prostu. No, to możemy to na razie wyłączyć, bo to nie jest nam do niczego potrzebne na razie. Tylko ekran zawadza, nic więcej. No. I polecam sobie pobrać tego modzika. On nic nie koliduje z innymi modami, po prostu wam... Na przykład jest taka sytuacja nieraz, że macie na przykład maszynę, a czy ciągnik, plus obciążnik, plus jeszcze tura macie, na przykład, nie? No i jedziecie tak, nie? I plus, na przykład, idziecie do sklepu, czy tam na gospie, dołączacie sobie pług. I to menu już jest na tyle długie, że nie pokazuje wam na przykład komunikatu, żeby tworzyć pole. Nie ma tego napisane, żeby na przykład pozwól na tworzenie pola czy coś, nie? Na przykład. Bo te okienka w podstawce są, nie wiem ile tam jest tylko rzędów, 10 chyba, nie więcej, ale no nie jestem pewien, nie? Ale jeżeli macie tyle rzeczy podłączane do ciągnika, właśnie tur, na przykład tur, obciążnik, coś tam jeszcze, no to w takim przypadku tych linijek wam zabraknie. I teraz wy nie wiecie, czy macie włączone tworzenie pola, czy nie macie. Jedyną rzeczą, i to się włącza przycisk Y, tak samo, nie? Tworzenie pola. No. Ale wy tego nie wiecie, musicie włączyć, no i próbą wjechać na pole, tam gdzie jest na przykład, idzie jakaś ścieżka polna, czy idzie przeorać, nie, czy nie idzie. No i chodzi o to, że wy tego nie widzicie. I to właśnie u dużo ludzi zauważyłem, że tego nie ma. I nikt nie wie, czy jest włączone to, czy nie jest. A żeby to włączyć, trzeba no, wjechać w pole i sobie szkód narobić, czy tam coś, nie? Albo wtedy jedynie safe trzeba cofnąć, nie? No dlatego ja sobie tego modzika pobrałem, że teraz mi to menu, co podpowiadać jest, aż to menu, aż na dół zejdzie. Zależy właśnie od czynności, ile macie podłączane do ciągnika, nie? Także mówię, serdecznie polecam ten mod, bo jest bardzo przydatny, nie? No i on pokazuje wszystkie możliwe guziki, które można wykorzystać na przykład teraz w danej maszynie, co ja jeżdżę tym ciągnikiem, tak? Także miejcie to na uwadze. Właśnie zależy, kto jakich modyfikacji używa, nie? I co my mamy podłączone do tego ciągnika. No, na przykład macie dwie przyczepy, czy coś jeszcze, nie? To jest większa numerologia, nie? A nie daj Boże, jeszcze macie jakieś, wiecie, narzędzia takie, które są skryptowane. Bo one mają jeszcze w sobie punkty, nie? Właśnie tabelki, żeby coś wcisnąć, albo jakieś widoki, kamery, czy jakieś pierdoły, nie? Także tak to jest, panie. Mam zatrzymany czas, bo ten handlarz zwierzętami, on ma otwarte tylko do 20, a jeszcze jedno pole mam tam z przodu, widzicie, ile tam jest bel? No, żebym ja zdążył po prostu to zwieść, nie? Dlatego mam zatrzymany czas, nie? No i ostatnia. Także tak to jest z tymi modyfikacjami, panie, nie? Akurat, stópka. No i teraz, siłą rzeczy, już wiadomo, już nie mamy, mamy 100%, tak? Naduszamy sobie przycisk B, pozycja transportowa, czyli tak. Podnosimy to, no i jedziemy, nie? To menu teraz i tak jest większe niż z podstawce, bo w podstawce jest krótkie to menu, nie? No, że ja to wyłączę na chwilę, żeby was nie drażnić tym, bo zasłaniam wam ekran, nie? Dobra. Jedziemy do handlarza. Gdzie ty, piesku? Pies, do domu ty idzie, tu łazisz. Głodny jest, nie szuka, nie? Co za chłop?
Muszę mu dać żreć z powrotem. Jak pojadę, to zatrzymam się na chwilę. No bo ja mam dwa gospodarstwa, to jest dolne, ja mówię dolne. A tam, gdzie jest normalnie górne, to mówię górne, nie? Tak to już jest, wiecie. Dobra, skręcamy. Pa, mój dziadek. To byś się nie zabił. Okej. Uwaga na pana, co by nie przejechać. Strażnik tu pilnuje wszystkiego, chodzi sobie w koło. No i tak jak zwykle, podpowiadacza włączamy, no i tak samo, nie? Wyładuj bele, Y, jak Yeti. Cofniemy troszkę. Dobra. Myślę, że styka. No i ponownie wciskamy Y. No i się sprzedają bele, tak? Dobra, sprzedały się. Wciskamy ponownie Y. No i w zasadzie już możemy jechać, bo ona się tam, maszyna się teraz składa, nie? Tak, akurat jak zjadę tam, przejadę do bramy, to będzie złożone, nie? Trzeba uważać właśnie, jak ruszacie, żeby nie zawadzić o coś, nie? Z tym winklem. No, jedziemy dalej, nie? Na następne pole. O! Kurde, bym przydzwonił. Dobra, dobra. Jedziemy na ostatnie pole. Ja przypominam, że gram na trudnym poziomie. Także dla mnie pinąć się liczy. Może to nie są jakieś wielkie kokosy za sprzedaż tej słomy, ale no co? Lepiej chociaż coś sprzedać niż nic, nie? Patrzcie, ja się zatrzymam tu i temu piesu dam jeść tutaj. Dobra. Czekajcie chwilę. Włączymy awaryjki. Chodź pies jeść! Co za chłop! Idziemy przez świniarnię, przez ten... tu. Świniaki mają dobrze, mają coś żyć. Tu mam ryby do sprzedania, czekają. Pusty jest ten. Na łódce mam, kurde, następne ryby. Do przywiezienia. O, ma kość wyżar, ale nie ten. Tak samo nazwałem sobie pieska Diablo, bo oryginalnie on się nazywał, to już nie pamiętam, jak Rodi? Prodysz, coś takiego? Czy co tam? Nie wiem, nie? No, to szkoda gadać ta nazwa, nie? Ale kopałem w tych plikach i wykopałem to, nie? Gdzie to się znajduje, nie? Czekaj, panie! Nie widzisz, że mam awaryjkę? Włączoną. Dobra. Ruszamy. Nie będzie mi tu pies chodził po ulicy. On głodny był. A widział, zauważył mój ciągnik, wiecie, że ja jadę. Że chłop pracuje, zwozi, to mówi, może się zatrzyma, nie? Ja pamiętam w 19, nie? Na Reloaded, nie? Już tej finałowej, nie? Czy w 17? Ale wiem, że można było pieska wodzić ze sobą w ciągniku, nie? Fajnie to było. Dobra, ale my jedziemy na koniec pola. Z tamtej strony zaczniemy. Całkiem z tyłu. Widzicie, rozumiecie? No i to jest ostatnie pole, które muszę zwieźć i potem
muszę popatrzeć właśnie, co na tych polach mogę siać, ale pamiętajmy, że ja gram na Maize Plus i teraz to, że mi pole powie, że ja mam siać, to niekoniecznie ja to będę siał. Muszę być stratny, ale muszę się liczyć z tym, że ja muszę siać teraz takie produkty, które mi są potrzebne do Maize Plus. Nie? Teraz podpowiadacza włączamy znów i włączamy pozycja by. Dobra, to możemy zamknąć. To już nie jest nam potrzebne. No i zbieramy bele, tak? No właśnie, muszę zobaczyć na jakich polach, co ja mogę posiać, nie? No bo teraz z poprzedniego save'u, co przyniosłem tutaj wszystko, bo to jest nowa ta wersja mapy 3.1, nie? Tylko 3.1, to właśnie zacząłem na Maize Plus grać i zadałem sobie właśnie w poprzednim roku właśnie to mi wychodziło jeszcze jak nie grałem na Maize Plus, że na wszystkich polach muszę zasiać rzepak, nie? I no właśnie i na czterech polach miałem rzepak, nie? Tu jest taki, wiecie, to jest, bo ja na uwrociach miałem wyłączone, jak Coldplay mi tu mucił, nie? Rzepak, to ja na uwrociach nie mam, żeby mi słomę dawał, nie? Bo wtedy jak, wiecie, jeździ Coldplay, on na zakrętach, ta prasa, ona nadrabia, nie? I zostawia dużo omijaków, nie? Dlatego ja na uwrociach nie daję te słomy. Już nie jestem taki pazernym, ale wtedy mam mniej jakby omijaków prasa robi, nie? Wszystko zbierze ładnie, nie? Dobra, idziemy. No i tutaj to pole, zależy jakie pole, ja będę musiał patrzeć, co tu należy porobić, bo być może gdzieś, gdzie nie, gdzie trzeba nie wałować, tylko wapnować. No i jak już będę wiedział, co robić, to można tego nawieść bornika, czy tam gnojowice tu wylać gdzieś, no gnojowicy nie wylać, ale na przykład bo jeszcze mam kompost właśnie, nie? Też. Żeby nawieść do połowy, nie? Na przykład. A już przy siewach to ustawić już automatyczną dawkę, żeby wypełnił to wszystko dokładnie jak trzeba, nie? Także wymyślimy to tak sobie, ja sobie tak wymyśliłem. Bo wiecie, jak dacie sobie nawożenie jakiekolwiek, a gracie na rodzinie precyzyjnym, to wam nigdy to nie pokaże, bo Coldplay na przykład, on nie wie. On taką dawkę ustawi sobie, znaczy ustawi. No jak macie automatycznie, to i tak wam to nic nie da. Bo... No bo jest tak, że po prostu, no on nie widzi tego, nie? Nie wie, co tu będzie, znaczy nie wie, no. Płodozmian nie wie, co będzie jeszcze posiany. Płodozmian wie, ale Coldplay nie wie, nie? Co tu jest, nie? Dlatego on na pustym polu jeździ i na przykład on tak, tylko tam kapkuje, gdzie nie, gdzie tam daje, nie? Tak jak on wie, jaka tu będzie roślina zasiana, czy tam co, nie? Jakieś zboże, to on wtedy wie, jaka jest gleba, nie? Dobra, teraz znów podpowiadacza wciskamy i naduszamy przycisk B. No i jedziemy. Do handlarza zwierząt, tak? Tu myślę, że trzy przyczepy będą.
Dobra, do kabiny, dziadek, chodź. Się kawy napić. Bo mi w gardle wyschło. Dobra, hamuj. Także trochę kasy zarobię. 40 tysięcy. Może 50 przeszło. Bo ja zaczynałem tutaj zwozić już przed tym, nie? Przed nagraniem tego odcinka to już zwoziłem trochę z dwóch pól, prawie z półtora pola. A miałem na koncie 200 chyba 16 tysięcy. No teraz mam 237, nie? Wduszamy i to już wiemy. Dobra, trochę dalej, bo nie wiem czy... Dobra. Drugi raz i włączamy i się sprzedaje. Maszyna idzie. Dobra. Jedziemy po następne. Jest taki, kurde, ostry wyjazd stąd. Trzeba uważać na tych paciuloków. No bo oni nie patrzą, oni są, wiecie, z betonu, nie? Jak w nich walniecie, to aż wystrzelicie w powietrze, nie? Co tu w kościele trąbią? 19:25 grze. Mi się nie pomyliło, co? Na różaniec. Wieczorny. Dobra. F1. Pozycja pracy, to już wiemy. Dobra. No i robota się robi, nie? Ja bym tu mógł cosplaya, nie? Puścić, ale on by to zebrał, te wszystkie bele, nie? Ale to za długo trwa, bo on, wiecie, on weźmie jedną, on sobie gdzieś jedzie, zanim pomyśli, gdzie to co wziąć, jaką mu wygodniej jest, wiecie, to dużo trwa, nie? Ale wiecie,
To wtedy jeszcze kasę bym musiał mu płacić, nie? No i ten, nie? Ale ja bym mógł co innego robić już, nie? Jakieś pole na polach, nie? Muszę sobie jakieś pole kupić też. Kurde, nie wezmę jej. Trafi się czy nie? Ale... Cofnę się lekko. I jeszcze trawy więcej nasiać, nie? Bo tam, o, tutaj w przodzie, tam w przód, taki klin, tutaj na dziewiątce, na minimapce widzicie, to tam mam łąkę, nie? Ale ona jest zebrana już, nie? I miałem wałowane, ładnie, nawiezione jest, no i rośnie. Jeszcze będę miał jednak jedne sianokosy, nie? No, tu pod górkę się trochę poci. Okej. No, to robota idzie, nie? Przejdziemy w tą stronę akurat. Bliżej do wyjazdu. Dobra, jeszcze jedną. Dobra, przycisk B. Chowamy. Ciągnik uwalony, ale on pracował cały czas, nie? On pracuje cały czas, nie? Ma też 116 godzin już i ja mam u mnie taką zasadę, że sobie tak przyjąłem, że do 150 godzin, nie? I to godzin będzie miał. To go opindolę i kupię nowy. Może ten sam? Znaczy, ja ogólnie się lubuję w fendach, nie? W wielakich fendach. Mam kombajn Fenda, no wszystkie maszyny Fenda, mam wszystko Fenda, nie? Oczywiście z tego, co idzie tam mieć, nie? No bo nie wszystko jest Fenda, nie? Na przykład siewnik mam Lemkena, nie? Ale mam kolor zielony, nie? Znów, nie? Fendowski, nie? To jest dziwne, nie? To zawsze, jak wjeżdżamy, to on zawsze jest w tym samym miejscu, nie? To jest takie, iż, że jak ciągnik tutaj wjedzie, to on się tam po prostu respi, ten gościu, nie? I topamy.
Dobra, No, dojdę do 250, może 260 tysięcy będę miał. Czyli z tych trzech pól. Bo z tego małego pola to sobie zostawiłem tam bele. Tam było chyba z 6 czy 7 bel. Może więcej, 8, ale już dałem zwierzakom, nie? Uściliłem i ten. To z tych trzech pól. To 60 tysięcy zarobię, nie? No to jest pieniądz, nie? Jak na trudny poziom, jak na trudny poziomie, to dla mnie to jest kupę pieniędzy, nie? Wiecie, to już jest na paliwo, na przykład, nie? Na cosplaya następny czas, co będzie tam jeździł, coś robił, nie? No ale jeszcze mam... muszę zobaczyć właśnie, za chwilę wam pokażę. Z tych czterech pól, nie? Ile mam rzepaku. Ale chyba jeszcze miałem poprzednio, chyba zostało mi 10 tysięcy litrów i 15, nie pamiętam dokładnie, nie? No za chwilę pokażę, nie? Na pole tu jedziemy. Ile z tych pól z tego? Wiem z pozostałych, nie? Czekajcie. Dobra. No, zapis gry oczywiście. O, rzepak. Patrzcie. Mam 385 tysięcy. No odliczyć na przykład 15 tysięcy, nie? No to i tak z tych pól, nie? A patrzcie po ile jest rzepak. Teraz idzie do góry tutaj w Land Market. 501, nie? No ale najlepsza sprzedaż jest w grudniu, nie? 700. Także ja tu kokosów nie mam, nie? Za 1000 litrów, nie? No. Także prosty rachunek. To jest w cholerę kasy będę miał tutaj z tego, nie? No mam też owsa 90 tysięcy, no bo ja czekałem właśnie na ten, nie? Winogrona 85 tysięcy mam. Jeszcze zostało mi z tamtego roku. No i cały czas się przerabia, ale teraz właśnie nie wiem. A tutaj wam pokażę, o, winogrona mam przerobione. Pole połączone mam pola, nie? Tu było na środku, jest przydziałka była. To kosztowało mi milion, musiałem to od nowa robić, jak przynosiłem safe. No i tak głupkowato to wygląda, trochę posiane, trochę nie wiem o co chodzi. Ale chodzi mi o to, czekajcie, tak włączę. No, że z tych pól, nie, tutaj. Dziesiątka, tu mam cztery połączone pola. Tutaj na starcie chyba macie szóstkę. I dwójkę z tego co kojarzy. No i właśnie tutaj wziąłem słomę. To do siebie na gostwie mam słomę z tego pola, tu małe pole. Tu właśnie mówię, było 10 bel, czy tam 8, nie pamiętam. No i z tych tutaj, nie? Z tych pól teraz zwozimy słomę, która aktualnie jest na 10, nie? No i tu mamy trawę, ale trawa też jest chyba już do... Czekajcie. Ja włączę trawę. No, jest do zebrania. Widzicie? Trawy muszę... Skończę robić to, tu cosplaya wezmę, nie? Bo właśnie, widzicie? Tu nie trzeba wałować na tych polach, ale na tym trzeba. To miałem tutaj, widzicie? Bo poprzednio był jakaś ten, no i właśnie o to chodzi, nie? Ale orki nie mam nigdzie, a precyzyjne to tak wygląda u mnie. 92%, tu 92%, tu 92%, tu 80%, 70%, 90%, 50%, no tu jeszcze mam pole, nie? Kurde, nawet o tym polu zapomniałem, nie?
No, łąka ma 92%, tak? Mówię, bo ona była nawieziona i przez kolanie porobiony. 92%, nie? A czegoś tu brakuje? No, pozycja 3. A co to za pozycja 3? A, za chwasty. Ale chwasty tam były usuwane. Tylko nie wiem, dlaczego tak jest. Ale tam mniejsza z tym. No i tak samo tutaj w tych winogronach to jest 57. Tutaj więcej nie będzie, nie? Masakra. No i tutaj. Tu jest też, bo to są pierwsze pola. Pierwszy rok posiane tu są, nie? Dlatego tak mało tu jest, nie? Bo tu nie ma wszystkich prac porobione, nie? No i tu jest ten sad z wiśniami, nie? I też on jest gotowy do zbioru. Z tego, co mi się kojarzy. No, jest na żółto, widzicie? Wiśnie może trzeba zbierać. Ale to tym się zajmiemy. Ja może live'a zrobię z tego. Póki co musimy te pola, nie? Obtygesować. A czekajcie, bo jeszcze muszę zobaczyć. Ten różnik, o, ten różnik jest przerośnięty, ale on jest gotowy do zbioru? Nie, on jeszcze rośnie. Łąkę mam do zrobienia. Bo tutaj będą cosplaye, tutaj będzie cosplay jeździł. Za chwilę, jak skończę. A ja się zajmę tutaj tym, nie? Tą łąką. Ale póki co, podpowiadacz. Włączamy przycisk B. Jedziemy. Także tak to u mnie wygląda. Widzicie, no mam od cholerę, nie? Mam rzepaku. Tych czterech pól właśnie, nie? No ale płodozmian tu był 100, 115%, nie? Czyli nawet więcej, chyba 120 miałem na jednym polu. Zbiór, nie? 120% zysku, nie? Bo wszystko było ładnie, wszystkie prace były wykonywane na tych polach, nie? Znaczy to Kolsby tam jeździł, nie? No ale ja go musiałem zaopatrzyć to wszystko, nie? No i też wiecie, on mi pomaga cosplay. Na przykład on robi coś na polach, a ja na przykład się zajmuję zwierzętami w tym czasie. Na przykład teraz jest 19. Normalnie to teraz bym kończę to pole, bym skończył to zwozić tutaj wszystko, nie? I się trzeba zająć zwierzętami, na przykład, nie? Do 22, nie? No i do 22 ja już idę spać na przykład, nie? Dzień się kończy o 22. Wstaję o 8 rano. Na przykład, nie? O 7, nie, o 8, a tak o 8 wstaję, nie? I pierwsze co? Zwierzęta. Bo i tak sklepy otwierają dopiero o 9, nie? No. Godzinkę na oporządzenie zwierząt. No i wtedy zajmuję się tu pracami polowymi, nie? To jest na polach do roboty, nie? W międzyczasie jeszcze zobaczyć tam produkcję, co trzeba tam coś dowieźć, czy coś, wiecie, uzupełnić, tam wywieźć jakieś pierdoły, wiecie. No i roboty tu jest cały czas. Widzicie, te ryby trzeba tam załadować, sprzedać, jechać znów po te ryby, z tej łodzi tam, z tej łódki wyciągnąć te ryby do skrzynek, te skrzynki przywieźć na gospo. Te skrzynki potem wziąć do wędzarni, włożyć te ryby. Potem trzeba załadować wióry, no, odpalić wędzarnię, bo teraz nie produkuje nic. No, i widzicie, tu jest cały czas coś do roboty, nie? W piwiarni, w pi tej win winnicy, mówię, winogrona. Piwiarnia. Boże, to co, panie, to się idzie oszaleć. No i ja sobie nie mogę pozwolić na przewijanie jakiegoś czasu razy, kurde, 3000, albo tam ile, nie? Bo to wszystko jest już wtedy katastrofa, nie? Katastrofa. Wszystkie produkcje stają, nie? A teraz one cały czas chodzą w tle. Wiecie, one coś cały czas produkują, nie? Chleb się robi. Chleb jest na pewno do sprzedania. Wszystko, no cuda.
Czekajcie, bo ja muszę to najrzeć właśnie. Aha, i tutaj w produkcji sobie dzisiaj przypisałem, Anton ma poradnik. No, siana mam w cholerę wszędzie, nie? Mam z tamtych sejwów jeszcze, nie? Wszystko, nie? Pera nie produkuję, masło nie produkuję, bo mam naprodukowane wszystko. Masalnica też nie chodzi. I tak to jest, pany. Tu właśnie muszę sobie zmienić to, bo Anton sobie to zmieniał. Tu jest pszenica śruta zbożowa, nie? I tu on ma kukurydzę, nie? Na CCM dany. Ja to sobie muszę pozmieniać. Tutaj mleka by trzeba do... Mleko się też już produkuje, widzicie? Mleko mam zawiezione. To się produkuje, nie? Na mleko UHT. Przechowywanie. I potem palety się tam respią. I ten, nie? Tutaj się nic nie robi. Bo wino trzeba przywieźć znów. Kurde. Widzicie? Muszę przywieźć do rozlewni wino. I mam ustawione, że nie tam na, żeby się nie spiły ani skrzynki, ani jakieś gówna. Że mam wszystko na sprzedaż automatycznie, nie? Mieszalnik do świń. Tu ziemniaków trzeba dowieść, ale tu jest karma dla świń. Jeszcze mam dwa worki właśnie. Co dalej? Chleb. Chleb się też produkuje. Patrzcie, mąka jest. 900, cały czas wytwarza się produkty, nie? Idzie. I tu się te skrzynki się respią w tym, w sklepie, nie? Ale też to sobie ustawię, nie? Kiszonka też się robi. Ale włącz, to co on jest włączona. Aha, bo ja zabrałem, bo była pełna i ona się wyłączyła, ale teraz jest ten. Aha, bo nie mam tego. Muszę dodać tego. Tu nic nie robię. Tutaj nie mam nic w produkcji z mięsem, nie robię, bo ja sprzedaję zwierzęta. Tu mam właśnie ziarno suszone, 37 tysięcy, też do zrobienia i znów trzeba załadować ziarno, żeby się to produkowało, to jest wyłączone na razie. W lodowni nie używam nic, na razie. Tutaj mam wiórów też, na stworzone, ale stoi wszystko. To trzeba włączyć ogólnie, bo jest wyłączone. Tutaj też w ubojni nie mam nic, biogazownia chodzi. Skład jest dosyć, metanu mam już 50 tysięcy, kompostu 45 tysięcy. No i tutaj ogródki mam wszystko, to ogródki mam wszystko na sprzedaż, oprócz marchwi, bo jest potrzebna marchew mi, ale to jest na działce, to jest no chyba na dolnym gospodarstwie, nie, 3, 4, nie wiem. Ale mam marchew wszędzie do przechowania, nie, marchew. No i mam ziemniaki dodane, nie? Też do mapy, nie? Bo normalnie nie ma, nie? No i tutaj. Tu w piwiarni jesteśmy. Tu muszę uzupełnić zacier. Tu jest muto do wywiezienia. Tutaj to muto mam dopisane. Też Anton przerobił to muto. To muto można teraz od piwa przywozić do świń i karmić mutem. Tu się wszystko robi. Ale włącz to, co tu jest wszystko powyłączane. Tu się fermentuje, ładnie. Tu działa. 40 litrów. Tu jest też to wszystko przerobione. Garbowanie skór, teraz już nie mam nic, ale mam tutaj. Tu się też robi. Wapno białe, tu jest full, ale tu nie mam zrobione, dobra. To można włączyć. To można włączyć i wtedy to, co tu włączyłem, tutaj, a odpady muszę wywieźć, dobra. No i tu jest suszenie, nie? Mam materiałów 2000 litrów, dobra. Tu nie mam nic, bo miody mnie wkurzyły, no i tu mam winogrona u siebie, nie? Tu wszystko działa, nie? Ale jest wszędzie pełno, widzicie? Sok winogronowy jeszcze jest w cholerę, muszę czerwone wino powywozić, nie? Także widzicie, tu jest też w cholerę.
Tu jest rzepak i słonecznik. Robiony olej do tankowania mam pędowy. No i tu jest szklarnia, nie? Mam szklarnię, ale tu jest też pomidory, się same sprzedają, nie? Także u mnie jest, widzicie, multum jest tego. Ja tutaj na przewijanie czasu nie mogę sobie pozwolić, bo wszystkie produkcje mi staną i wtedy ja nie dojdę do ładu, gdzie ja mam być. To ja mam pierw odpalić. Dobra. Podpowiadacz. B. Jedziemy. Także tak tu u mnie sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy na Hobermanie. Że cały czas jest tam pełno, tam trzeba coś wywieźć, tam trzeba to uzupełnić. Że wiecie, non stop tu się robi coś, nie? Ale wiecie, jak koło tego chodzicie cały czas i macie czas na jedynkę, no maksymalnie na dwa na przykład mam, nie? Ale ogólnie gram na jedynce normalnie na czas, nie? Na czasie. To ja tu wszystko ogarnę, aha. I mam ustawione dwa dni w miesiącu, nie? No. Teraz się zastanawiam, czy sobie właśnie nie ten, nie? Chciałem sobie wziąć na 3 dni, ale mówię, dam radę jakoś, nie? No i na razie daję radę, nie? Tak sam raz, bo wiecie, jak sieje, jak Coldplay sieje mi na przykład, czy coś, no to ja daję czas na 0,5, tak? Żeby, wiecie, to się wy... Bo on, wiecie, to manewruje tym siewnikiem, tam musi nawrócić, tam saramto, wiecie, nie? To też trochę czasu zajmuje. Wiecie, jakieś tam pole kwadratowe czy coś, ale tu nie ma pól kwadratowych, nie? No i to zależy, wiecie, ile on ma uwroci, na jakim polu do zrobienia, nie? Żeby się nie pozabijało drzewa jakieś tam, nie? Czy coś, nie? Czy jakieś murki, czy jakieś pierdoły, nie? Dlatego to trzeba mieć na uwadze, nie? Podpowiadacz, cofniemy. Dobra. Drugi raz, Dobra, to można zamknąć. Jadzi. No i tak się powiem, na jedynce fajnie gra, bo pogoda się wszystko zgadza, wszystko elegancko. O tej godzinie ma padać, to o tej pada. A tak jak przewijecie czas, razy 2000, czy tam razy 3, to zanim ta pogoda się ustabilizuje, to masakra jest, nie? To wam mówi, że będzie padać, a nie pada wcale, nie? Będzie padać za godzinę, na przykład. Jest różnica, bo tej synchronizacji tak szybko nie ma, nie? Dlatego ja nie mogę co przywijać czasu, nie? Ja tutaj nawet nie, tak nieraz zrobiony, że mam Hobermana odpalone, żeby czas leciał, a gram w inną grę. Wiecie, o co chodzi, że czas na Hobermanie leci, ale ja gram w inną grę. Nieraz tak robiłem. Dobra, F1, jak zwykle naduszamy B. Myślę, że ostatni raz tutaj przejdziemy.
Musimy poczekać, musi przesunieć się. Dobra. Niedługo będę miał ten zapełnioną łowiec, ten pełny sprzedaż, a tam też miejsca zabraknie. To też będzie kasiwo za to. Chyba wszystkie bele wezmę, co? Jak myślicie? Łapią! No i po ptaka. I elegancko. Jo, jeszcze jedno tam, dobra, okej. Dobra, i bele załatwione. Przycisk B. I jedziemy. Możemy teraz czas do przodu dać na jedynkę normalnie, jak leci, bo teraz zdążymy już, nie? Kurde, ja tu się patrzę, co on tu, ten dzwoni w tym kościele, no, na różaniec wieczorny. A czas stał w miejscu i on cały czas będzie tu dryndał, nie? Jest o 19:30 chyba jest różaniec i się skończy to dzwonienie. Dobra. Dobra. To bele mam pozbyłe. Jedziemy tą przyczepę umyć. Odstawić. Dobra, podpowiadacz, wek. Jedziemy.
na gospo. A tak właściwie ja muszę sprawdzić, czy na CP nie można umyć pojazd, bo tam stoją karszery, nie? Ja to zobaczę właśnie. Bo ja jestem ciekaw. Tego nigdy nie sprawdzałem, czy tam można umyć pojazd. Ciągnik na przykład, czy są co. No, tam do przodu się zawozi winko, nie? I sok winogronowy. Bo tu jest normalnie myjnia jakaś. Ja tu muszę najrzeć to właśnie. Tu się też metan sprzedaje. Tu jest stacja dokowania, ten ładowania elektryka. Bo patrzcie, tam są karszery, nie? Patrzcie. Ja jestem ciekaw, czy one kuźwa działają. Ale nie wydaje mnie się. To są atrapy chyba. Ale jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Ry, ty działa! Dobra, to umyję to. Dalej. No, bo tak ja zauważyłem, mówię, kuźwa, są te, są do ciągnika, żebym sobie nie nalał, kurde, do kabiny mam szybę otwartą. Bo mówię, kurde, tu patrzę, są karszery, to ja to muszę sprawdzić, nie? Raz. Najgorzej ten obciążnik się myje, nie? Ten duży. Kurde, jakie mam felgi, nie? Odrapane. Ale lakier na fendzie jest funkelnówka, nie? Ja tu to było. Aha, i podpowiadacz, nie? Patrzcie. Ry, u góry jest tak, nie? Włącz i myjkę ciśnieniową, ry. To wyłącz. No. Tak samo teraz mogę zobaczyć sobie, na dole mam tutaj jak chodzę. Teraz nie, ale tak mam, patrzcie, że mam ten foot, nie? Ctrl Shift F, nie? No i tu mam ten animal foot, nie? Cały, nie? Właśnie. No i to jest kiszonka z trawy. To jest cud, ale chodzi mi o to, że krowy dostawała żywność, ale żywność obowiązała siano z kukurydzy i tu 30% zawsze ta trawa daje, nie? Kondycjonowana, nie? O, widzicie? Trawa podstawowej żywności, 40%. Trawa jest wszędzie, nie? Tutaj. Trawa kondycjonowana. U świń. No, u świń akurat może nie, nie? O, widzicie? I tu jest muto z tego. Jest muto normalnie z Maize Plus. Ale jest też muto drugie. Tam. Tam gdzie mam browar, nie? Czyli tam jest akurat wpisało, że w browarze mam pełno, nie? Mam. No, że mam pełno. W sensie, że mam tam. No wywieźć to muto, nie? No i to muto mogę zawieźć sobie do świniaków, nie? Kurde, jak nówka, funkel. Dobra, idziemy odstawić na tą przyczepę. Ja będę kończył ten odcinek. A was zapraszam na live'a z Hope Bergman. Właśnie zajmiemy się tam sadem wiśni. No i tu ogólnie na gospie dalszą pracą, nie? Także ja tu już też będę kończył tu działalność na razie. Odstawimy go. Znaczy maszyny. Bo on dalej. On musi dalej pracować, nie?
Bo ogólnie ja mam trzy ciągniki, tak? Ale tego zostawimy. Weźmiemy sobie od zwierzaków Fenda. I on może takie rzeczy wykonywać tam jak wołowanie, nie? Bo to nie wymaga dużej mocy. Chociaż tamten... ten to ma 200 ileś koni, teraz nie pamiętam ile. Ale tamten Fendzior to jest... co jest w oborze. Ma też 100 ileś, 140 chyba to nie pamiętam już. Ale tu nie ma... Czekaj, tędy? A już tędy, jak już jadę tędy, to tędy. Dobra, to tu przejdziemy przez... I tu jest fajnie, tu paszowozem pod... Kurde, a tego to ja przewidziałem, że tu się tak nie zmieszczę. I tu jest fajnie, bo sobie paszowozem podjeżdżacie, nie? No nie tak, ja tu nie wjadę tędy. Jak nie wjadę? Muszę wjechać. No nie wjadę. Patrzcie, co ja tu robię. Dobra. Chciałeś przedobrzyć? To masz nauczkę. No to mam. No idziemy tu tędy. Dobra. No tam podjacie do tej stodoły paszowozem i tam słoma wam leci, nie? Do tego. No, tu jedziemy przez oborę. Kurde, zapomniałem, że ten dynks wychodzi mi. Ja nie mogę przez obory, przez takie tam jeździć. Kurde. Panie, coś pan narobił. Dobra, tu i cofniemy. No tu mam jeszcze słomę, to mi starczy na razie. To z tego małego pola, nie? Okej. Okay. Dobra. No i teraz możemy przejść do soborę, nie? Ale gdzie tu jest ciągnik? A, bo tutaj stąd ciągnik, on czeka. Ten ciągnik czeka na tym. No, żeby tam mleko uzupełnić, nie? A, temu. I teraz tak, już zawczasu, żebym pamiętał. Tam wymaga wałowania, pisało, nie? Ale to się zajmiemy już kiedy indziej. Dobra, wyłączymy koguty. Maszynkę też. Ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to prosimy łapkę w górę. No i oczywiście sekcja komentarzy należy do was. Piszcie co tam, jak tam. I na dziś to dość widzenia. Ja będę kończył. Jeszcze raz mówię. Do usłyszenia i do zobaczenia. Czołem, cześć, trzymajcie się. No i miłego dzionka, życzę, czy tam nocki, wieczoru. No to zależy, o której oglądacie ten film, nie? Czołem.